Dzień dobry, właściwie dobry wieczór Państwu. Rzeczywiście aura nie sprzyja. Dzisiaj rano pewnie nikomu z nas nie chciało się wychodzić na zewnątrz, ale wydaje mi się, że to jest taka właśnie jesienna aura, jest bardzo dobrą porą, żeby rozmawiać między innymi o Tadeuszu Kantorze. Ja Państwa od razu bardzo serdecznie zapraszam na środę, o czym jeszcze na pewno Pani Justyna Michalik będzie mówić, ale w środę najbliższą podsumowanie całego projektu i pytanie o awangardę. I zaczynam od tego między innymi dlatego, że kiedy uczestniczyli Państwo w poprzednich wykładach, ja się im przysłuchiwałam, częściowo będąc tutaj, częściowo przyglądając się rejestracjom, które są na portalu projektu zamieszczone, to pomyślałam sobie, że właściwie trochę na koniec wrzucam taką bombę albo wkładam kij w mrowisko, bo awangarda niewątpliwie Państwu pewnie też przed tym cyklem, ale w czasie tego cyklu na pewno zaczęła się kojarzyć, nie wiem czy jednoznacznie, ale z pewnością z tym prądem w kulturze XX wieku, który nazywamy modernizmem. Co jakby z automatu narzucało myślenie o Kantorze jako o moderniście właśnie i większość tekstów poświęconych Tadeuszowi Kantorowi, bez względu na to, czy one dotyczą bardziej teatru, czy bardziej sztuk wizualnych, rzeczywiście w modernizmie go lokuje i stąd też bierze się wiele wątpliwości, które te teksty dzisiaj narzucają i też polemik, które zaczynają wokół nich narastać, bo ja Państwu powiem od razu, ja go będę raczej sytuowała już po drugiej stronie granicy, czyli bliżej mu będzie do postmodernizmu, a raczej do tego, co nazwalibyśmy za Marszalem Bermanem modernizmem przygody, albo za Halem Fosterem postmodernizmem oporu. Ale dlaczego tak będzie, to oczywiście wszystko po kolei. Intermedia niewątpliwie to jest termin wprowadzony przez neoawangardę, przez Dicka Higginsa, o którym dzisiaj jeszcze też parę słów Państwu powiem, bo nie wiem na ile Państwo zapoznali się z materiałami wprowadzającymi do tego wykładu. Natomiast poza tym to o modernizmie będzie znacznie mniej. Ale zacznijmy od cytatu z jednej z tych książek, które były dla mnie punktem wyjścia i pewną inspiracją dla dzisiejszego wykładu. Tych inspiracji były dwie i jedną z nich była właśnie książka, a właściwie taki album wydany parę lat temu z tekstem Lecha Stangreta, który nosił tytuł Malarski ambalaż dzieła totalnego. I w tejże publikacji znalazło się stwierdzenie, że z perspektywy czasu i rozwoju sztuk wizualnych rygorystyczny podział na dyscypliny w odniesieniu do tej, czyli kantorowskiej twórczości, traci uzasadnienie. Ja się z tym cytatem w pełni utożsamiam i to, tak jak powiedziałam, był punkt wyjścia dla dzisiejszego wykładu, bo rzeczywiście, jak tutaj już padło podczas chociażby wykładu pani dr Łarionow, zdecydowanie fatalne jest to, że nieustannie albo badamy Kantora jako człowieka teatru, albo Kantora jako człowieka sztuk wizualnych i w dodatku rzeczywiście mamy takich dwóch Tadeuszów Kantorów. Ten pierwszy to jest Tadeusz Kantor, który jest wielkim eksperymentatorem teatru, a ten drugi niestety w wielu tekstach, między innymi w tekście Bożeny Kowalskiej, przepraszam, to jest no, raczej naśladowca, plagiator niemalże tego wszystkiego, co ważne działo się w sztuce drugiej połowy XX wieku i to jest zdecydowanie niedobra optyka. Ona wynika z przyjęcia właśnie postawy modernistycznej w krytyce, czyli postawy, która szuka w dziele artysty oryginalności ponad wszystko, przełamywania kolejnych barier, pokonywania kolejnych czy właściwie kładzenia kolejnych linii demarkacyjnych, ale natychmiast wychodzenia poza te linie demarkacyjne, a nie do końca o to moim zdaniem i nie tylko moim w sztuce Kantora chodzi. Pojawia się tu oprócz słowa intermedialność słowo intertekstualność i to jest słowo, które nas odnosi i odwołuje do drugiego z tekstów, który był dla mnie bardzo ważny w pracy nad tym wykładem, tekstu,
który ukazał się jako część takiej publikacji, bo trudno jej nazwać, ją nazwać katalogiem, towarzyszącej wystawie poświęconej Tadeuszowi Kantorowi, która miała miejsce już kilkanaście lat temu w gruncie rzeczy w Bunkrze Sztuki. Wystawy powstały z inicjatywy między innymi Jarosława Suchana i to właśnie jego tekst w tym tomie. To jest tekst, w którym Jarosław Suchan bardzo wprost i bezpośrednio podejmuje walkę z takim myśleniem o kantorze jako plagiatorze, czy kantorze jako naśladowcy, bądź też żonglerze wartości awangardowych, do których sięga jak do rezerwuaru i wyciąga z nich te, które mu pasują i w jakiś taki beznamiętny sposób je kopiuje, czy bezrefleksyjny. Otóż Jarosław Suchan mówi wprost w tym tekście, że kantor owszem sięga, ale sięga bardzo świadomie i sięga w bardzo konkretnym celu. W celu podjęcia krytycznej refleksji nad właśnie poszczególnymi narzędziami modernistycznej awangardy. Tak dzieje się wtedy, kiedy maluje swoje amfermolowe obrazy, tak dzieje się wtedy, kiedy do jego obrazów powraca przedmiot w sposób najbardziej namacalny, bo jest to przedmiot wprost dołączony do tkanki malarskiej. Tak dzieje się wtedy, kiedy tworzy swój happening morski, o którym w dużej mierze właśnie mówi tekst Jarosława Suchana i jemu jest przede wszystkim poświęcony. I tak dzieje się także wtedy, kiedy wkracza, czy też wykorzystuje inne konwencje wypracowane przez awangardę, natomiast używając ich w latach 60., 70. i 80. patrzy na nie już właśnie z pewnego dystansu. I kiedy analizowałam sobie tę postawę poprzez te właśnie dwie publikacje, to dotarło do mnie, że poza tym, że kantor, będę się tego trzymać absolutnie przez cały dzisiejszy wykład, niewątpliwie jest artystą intermedialnym, natomiast zaraz Państwu wyjaśnię, na czym moim zdaniem ta intermedialność Kantora by polegała, bo ona też nie do końca jest tą intermedialnością wprost, o której pisał Dick Higgins, to jest to również artysta postmodernistyczny właśnie, artysta, który idzie tym tropem i tym nurtem postmodernizmu, który w optyce czy Wolfganga Welscha, czy wspomnianego tu już wcześniej Hala Fostera, jest po prostu krytyczną refleksją nad modernizmem, nie jest ostatecznym i absolutnym zerwaniem z modernizmem, ale jest właśnie próbą uratowania z modernizmu tego, co w nim cenne, ale jednocześnie przyjrzenia się także z pewnego dystansu i podsumowania tego, co niekoniecznie być może w modernizmie było tym, co chcielibyśmy, aby przetrwało. W związku z tym ta droga intertekstualności, też w sposób specyficzny, co zaraz zobaczymy definiowanej, to będzie definicja zaczerpnięta z tekstu Michała Głowińskiego, ku intermedialności w takim rozumieniu, jakim ja Państwu dzisiaj będę chciała zaproponować, jest rzeczywiście blisko. Intertekstualne użycie konwencji języka awangardy. To jest ta pierwsza rzecz, którą niewątpliwie robi Kantor i to jest to, co wyznacza jego taktykę i jego praktykę twórczą. Natomiast pod spodem mają Państwo właśnie fragment definicji zaproponowanej przez profesora Głowińskiego, zgodnie z którą intertekstualność to jest taka strefa czy sfera, w którą wchodzą wyłącznie te relacje z innymi utworami, które stały się elementem strukturalnym lub, jak kto woli, znaczeniowym czy też semantycznym. Relacje zamierzone i w taki czy inny sposób widoczne, można więc inaczej powiedzieć, że przeznaczone dla czytelników. Oczywiście zarówno słowa tekst, intertekstualność, jak i czytelnik używamy tutaj w najszerszym możliwym znaczeniu, czyli wychodząc daleko poza to, co nazywamy słowem pisanym i co w sposób bezpośredni kojarzy nam się z tekstem i z czytelnikiem. Innymi słowy, nie chodzi tutaj o taką intertekstualność, która w ogóle powoduje, że jesteśmy w stanie zrozumieć, co czytamy, ponieważ w jakiś sposób jest to usytuowane, posadowione w pewnej konwencji, którą rozumiemy, rozpoznajemy, bo ona pozostaje pod wpływem kultury, w której żyjemy i w kierunku, w której jesteśmy edukowani, ale jest to intertekstualność, która właśnie korzysta z pewnych struktur, świadomie z nich korzysta. Co więcej, Kantor robi to wręcz w taki sposób, że na wszelki wypadek podkreśla to jeszcze. On nie ukrywa ani tych zapożyczeń, ani tych zaczerpnięć, ani tego powtarzania pewnych gestów, ale zawsze powtarzania z przetworzeniem. Bardzo ważną rzeczą, i to jest właściwie ta najcenniejsza sprawa, która dla mnie wypłynęła z tekstu Jarosława Suchana, to jest zauważenie pewnego rodzaju dualizmu.
że nikt Kantorowi nie zarzuca tego i nie mówi wtedy, że jest plagiatorem, kiedy sięga po dzieła dawne, kiedy sięga po dawnych mistrzów, po Delacroix, po Rembrandta, po Velázqueza. Natomiast zaczyna się to mówienie o pewnej wtórności, czy naśladownictwie, czy zapóźnieniu i korzystaniu z wzorców zachodnich, których się opatrzył jeżdżąc dużo i często, co trochę mu się też pewnie wypomina, bo wiemy, że to były czasy, w których nie wszyscy dużo i często wyjeżdżali. Otóż wtedy, kiedy zapożycza, czy też korzysta po prostu w bardzo inteligentny sposób, podkreślmy to, z współczesnej twórczości, to nie potrafimy w jakiś sposób, właśnie pozostając w tej modernistycznej optyce krytycznej, postrzegać tego jako refleksji krytycznej, tylko właśnie przyklejamy do tego taką niezbyt miłą i sympatyczną dla artysty łatkę. Innymi słowy, to co jest ważne, to to, że ta intertekstualność oparta o bardzo wnikliwą analizę współczesnej sztuki i współczesnych postaw neoawangardowych, dodajmy, bo zatrzymajmy jednak ten termin awangarda dla okresu przed II wojną światową, wynika tutaj z intencji artysty, jest intencjonalna i w związku z tym jest nośnikiem przede wszystkim komunikowanych znaczeń. Nie jest warunkiem tego komunikowania, ale jest nośnikiem owego komunikowania, czyli staje się medium po prostu. Innymi słowy, konwencję Kantor przekształca tutaj w swoiste medium. Mamy te dwa pojęcia, o których Państwu wcześniej już wspomniałam, czyli z jednej strony Marshall Berman i jego rozróżnienie na dwa typy modernizmu. Ten modernizm przygody będzie nas tutaj zdecydowanie bardziej interesował i jest to taki typ modernizmu, który nie stara się zaprzeczyć swoim korzeniom, ale też nie czyni z nich absolutu. Nie uważa, że to jest najlepsze, co mogło się wydarzyć w dziejach kultury. Nie broni w związku z tym też do ostatniej kropli krwi artystycznej tego, co zostało już zrobione, ale umie poddać to bardzo wnikliwej refleksji, zastanawiając się nad tym, które z tych narzędzi, które z tych konwencji, praktyk, taktyk, strategii, jakkolwiek je sobie określimy, mogą być nadal twórczo rozwijane i czemu one mogą służyć. No i postmodernizm oporu według Hala Fostera, który ma w zasadzie dokładnie to samo założenie, tylko nazywa je Hal Foster inaczej, bo jest jednym z tych teoretyków, którzy zaadaptowali słowo postmodernizm, którzy nie starali się od niego na różne strony uciekać. No, byli też tacy, jak wspomniany tu już Wolfgang Welsch, którzy z jednej strony uciekali, a z drugiej strony pozostawali w orbicie wpływów modernizmu i tak powstała nasza postmodernistyczna moderna, tak, zgodna z tytułem fundamentalnego dzieła Welsza. W każdym bądź razie Kantor się właśnie w tym nurcie mieści. Gdybyśmy go chcieli gdzieś osadzić, jeśli byłoby nam to do czegoś bardzo potrzebne, to z pewnością właśnie w tej części myślenia i w tej części kultury XX wieku mógłby zostać osadzony, tak żeby oczywiście móc w sposób interesujący podejść do jego twórczości. To, na co wskazuje zarówno jedna, jak i druga z tych opcji, a przede wszystkim to, na co wskazuje intertekstualność taka, jak wykorzystuje ją i aplikuje w swoich dziełach, czy to teatralnych, czy wizualnych Kantor, to jest przede wszystkim podejście nieoryginalności jako wartości. Jak Państwo na pewno doskonale wiedzą, była o tym też mowa już w czasie tych wykładów, jest to w materiałach wstępnych do wielu z wykładów, które tutaj były już przede mną wygłaszane. Otóż oryginalność to był ten naczelny składnik myślenia awangardowego. Kantor bardzo ceni sobie tą nieoryginalność, polegającą na tym, że właśnie znając, mając pełną świadomość konwencji wypracowanych w ramach awangardy, a także tych, które zostały przeniesione po II wojnie światowej na działania neoawangardy, reprezentowanej przede wszystkim przez Fluxus, do którego artystów będziemy tutaj w pewien sposób powracać, bo przecież wspomniany już kilkakrotnie również podczas poprzednich wykładów Alan Kaprow jest bezpośrednio z Fluxusem związany, ale także oczywiście działań artystów, którzy nie należeli do Fluxusu, ale utożsamiali się w ten czy inny sposób właśnie z twórczością czy z taką optyką neoawangardy. Dla nich rzeczywiście
oni przenosili to myślenie o oryginalności. Poza tym przenosili też takie myślenie, które Kaprow gdzieś wyraził w swojej definicji między innymi happeningu i environmentu, czyli tych dwóch podstawowych narzędzi intermedialnych, którymi posługiwać się będzie neoawangarda, zwłaszcza ta fluxusowa. Otóż tym wrogiem numer jeden, ona była wrogiem numer jeden już dla futurystów, ale była też w pewien sposób dla neoawangardystów, była sztuka sama. I tak jak futuryści mówili o tym, że trzeba spalić muzea, tak jak futuryści głosili to, że pędzący, warczący samochód jest piękniejszy od Nikes Samotraki, te wszystkie hasła Państwo na pewno doskonale znają, bo one są, jakbyśmy powiedzieli, dzisiejszym językiem bardzo medialne, bardzo nośne, świetnie się sprzedają. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że nie oni pierwsi, bo tak naprawdę pierwszymi artystami, którzy chcieli spalić muzea i pisali o tym wprost, byli romantycy, co może być dla Państwa być może nieco zaskakujące, ale tak było rzeczywiście. To właśnie w okresie romantyzmu, zwłaszcza wczesnego romantyzmu, pojawiły się pierwsze opinie mówiące o tym, że muzea nie są nam potrzebne, że one blokują twórczość, że właśnie oglądanie się za siebie, oglądanie się na sztukę przeszłości to nie jest to, czego oczekiwalibyśmy od artystów. I ta postawa postromantyczna, awangardowa rzeczywiście nieustannie próbowała polemizować z tym, co było wcześniej, ale w taki sposób odcinający się od przeszłości. I jej wielką ambicją było stworzenie nowych form, nowych jakości estetycznych, ale wciąż jednak jakości estetycznych, co w pewnym momencie stało się dla niej sporym problemem. I to też doprowadziło, jako jeden z wielu elementów oczywiście, do pewnego, nazwijmy to, do pewnej przegranej także neoawangardy. Kolejna sprawa to dialog zamiast monologu. Co to znaczy, proszę Państwa? Otóż artysta modernistyczny najczęściej monologuje. I bardzo ważne dla artysty modernistycznego jest jego ja. Tutaj moglibyśmy się odwołać do wielkiej literatury. Oczywiście możemy udawać, że nie zauważamy, że Proust pisze wszystkie swoje tomy na swój temat i że głównym podstawowym bohaterem w poszukiwaniu straconego czasu wcale nie jest czas, tylko właśnie Marcel Proust. Możemy też oczywiście analizować Jamesa Joyce'a, jego Ulyssesa, przede wszystkim pod kątem tego, jak bardzo zmienił on język współczesnej powieści i jak bardzo w ten język włączył inne języki równolegle się rodzące, takie jak choćby język reklamy czy język przekazów masowych. W przypadku Joyce'a to oczywiście było radio, bo kiedy pisał Ulyssesa, telewizja jeszcze nie istniała, ale także istniało już kino i to widać, kiedy czyta się i kiedy patrzy, czyta się Ulyssesa i kiedy patrzy się na strukturę strumienia świadomości, to on właśnie zbudowany jest w oparciu o takie z jednej strony tendencje montażowe obecne w kinie, a z drugiej strony właśnie o ten język ulicy, język popularny czy masowy, na który Joyce był bardzo wyczulony. Ale przede wszystkim jest to znowu opowieść o ja, o moim ja, które monologuje w tym wielkim strumieniu świadomości. Natomiast dialog to jest taki sposób porozumiewania się z publicznością, który ceni postmodernizm. To artyści postmoderniści mówią nam o tym, zmierzając ku estetyce relacyjnej, opisanej pod koniec lat 90. XX wieku przez Nicola Buriada, że chodzi o wejście w dialog z publicznością, że chodzi o to, żeby zaczekać i usłyszeć reakcję tej publiczności, że dzieło powstaje na styku działania artysty i publiczności. I to są wszystko konwencje mówiące o tym, że ja z tą publicznością chcę wejść w dialog. Ja nie chcę jej tylko wygłosić czegoś ex cathedra, tylko chcę jednak usłyszeć też, co publiczność ma do powiedzenia. No i wreszcie, proszę Państwa, coś, co mnie chyba najbardziej uderzyło, i tutaj wrócę do tekstu Jarosława Suchana, użycie przez niego słowa bricoleur. To jest słowo, które w sposób automatyczny dla tych osób, które się interesują sztuką, zdecydowanie
odnosi się do konwencji postmodernistycznej. Za bricolerem, czyli tym, który z różnych elementów tworzy całość, natychmiast postępuje coś, co nazywamy appropriate art, czyli sztuka zawłaszczenia, zapożyczenia. Jak pisze Jarosław Suchan, on jest jeszcze bardzo delikatny w tych swoich tezach, to jest sztuka powtórzenia, ale wychodzi na jedno. Natomiast rzeczywiście ta druga opcja, czyli ta opcja zdecydowanie modernistyczna, to jest opcja inżyniera. Bo nie zapominajmy o tym, że awangarda to jest ten nurt w sztuce, który miał zaprojektować sztukę przyszłości. Oczywiście państwo mi powiedzą, no tak, ale przecież dadaiści chociażby walczyli z tym, co tu i teraz, bo walczyli z pewnym zamknięciem się warstwy mieszczaństwa na eksperymenty, chcieli obudzić mieszczucha, tak? Potem to samo próbowali robić surrealiści, futurystom też to się zdarzało, jasne. Ale podstawowy cel, no już pomijając tak oczywiste sprawy, jak właśnie samą nazwę nurtu futuryzm, która natychmiast odsyła nas do przyszłości, a nie do teraźniejszości, ale także patrząc na to, jakie były założenia konstruktywistów, jakie były założenia neoplastycystów. To wszystko są kierunki, które zostały stworzone, które wykiełkowały, jakkolwiek tego nie określimy, po to, żeby budować sztukę przyszłości. To jest pierwsze podstawowe założenie modernizmu. Modernizm w wersji pełnej i doskonałej ma się zrealizować w przyszłości. Teraz możemy tylko o to walczyć, możemy próbować wprowadzać pewne zmiany, które zaowocują w przyszłości osiągnięciem tego wymarzonego celu, czyli zmienionym społeczeństwem, zmienionymi relacjami i stosunkami społecznymi, zmienioną rzeczywistością, a tym samym zmienioną sztuką. No i rzeczywiście tutaj ta metafora inżyniera jest najbardziej adekwatna, bo to inżynier jest tym, który dzięki swojej kreatywności i wiedzy wymyśla i projektuje przede wszystkim to, co ważne będzie w przyszłości. Bricoler nie. Bricoler jest zainteresowany tym, co się dzieje tu i teraz. On żongluje. Żongluje tą rzeczywistością, która jest, bo odkrywa w tej żonglerce, że właśnie ona, a nie projektowanie na przyszłość. Nie wiemy, dla kogo projektujemy. Nie jesteśmy w stanie, proszę Państwa, przewidzieć, jakie będzie to przyszłe społeczeństwo, nawet jak bardzo się staramy. Natomiast Bricoler mówi, okej, ja wiem, z jakim społeczeństwem mam do czynienia, wiem, że ono jest przesiąknięte pewną wizualnością, pewną tekstualnością i w związku z tym prowadzę z nim grę. Prowadzę z nim grę po to, żeby czegoś to społeczeństwo być może nauczyć, a być może na coś je uwrażliwić i mówię do nich językiem, który nie jest przewidziany dla przyszłej sztuki, tylko jest przewidziany dla nich, tu i teraz. No i żeby, proszę Państwa, nie było, że tak ciągle mówimy o Kantorze, a może on tak wcale nie myślał, no to sprawa staje się trochę bardziej jasna, kiedy sięgniemy do Kantora i do jego wypowiedzi. Kantor mówił wprost, wszystko co robię, robię z elementów wiadomych, z rzeczywistości znanej, z przedmiotów realnych, nasyconych określonymi konwencjami, treściami. Na przykład powszechną użytkowością, konwencją sztuki. Nie wymyślam w mojej sztuce żadnych nowych elementów. To mówi do nas Kantor wprost. On nie używa słowa bricoler, bo nie może go użyć, dlatego że ono się stało naprawdę dużo bardziej popularne dzisiaj. Trudno od Kantora wymagać, żeby tego słowa używał tak, jak my go dzisiaj używamy i stosujemy. Natomiast on to mówi wprost. Żongluję, nie wymyślam, ale składam. Składam na nowo. Biorę to, co już jest, przyglądam się temu, co jest i zastanawiam się, w jaki sposób może to dla mnie być ważne, co ja mogę z tego wyciągnąć, ale tylko i wyłącznie po to, żeby komunikować się z publicznością. No i skoro już jesteśmy przy tym, skoro powiedziałam Państwu, że dialog nie monolog, to wybrałam tutaj dla Państwa trochę prowokacyjnie i to oczywiście mogą się Państwo ze mną zupełnie nie zgodzić, no ale buduję też pewną tezę tutaj przed Państwem, więc trochę mam do tego prawo, tak jak i Państwo mają oczywiście prawo do protestu. Otóż wybrałam trzy dzieła Kantora, dwa nazwijmy je obrazowe i jedno, które jest rekwizytem z przedstawienia teatralnego, właśnie po to, żeby nie dzielić tych rzeczywistości po raz kolejny, które bardzo wyraźnie pokazuje, gdzie Kantor widział swoje miejsce. Bo oczywiście, jeżeli zapytalibyśmy osobę
zainteresowaną kantorem, ale powtarzającą też w pewien sposób, czy też wierzącą w to wszystko, co o kantorze napisano, to podejrzewam, że ona powiedziałaby jednak, że osobowość kantora przesłaniała jego twórczość. Ja bym się oczywiście z tym do końca nie zgodziła, a myślę, że on z pewnością z tym by się nie zgodził. Mają tutaj Państwo fragment ambalażu hołdu pruskiego według Jana Matejki, obraz, do którego jeszcze dzisiaj powrócimy w nieco innym kontekście, ale teraz skupiamy się na tym fragmencie, bo tutaj mamy kantora. Tadeusz Kantor przyjmuje pozę i nakłada kostium stańczyka, umieszczając się w tym hołdzie pruskim właśnie w takiej, a nie innej roli. Wyodrębniając się też jednocześnie z niego jako właściwie jedyny nieopakowany. Dlaczego tak, to do tego dojdziemy przy okazji omawiania w ogóle koncepcji opakowywania przez Kantora obrazów i nie tylko obrazów, ale przede wszystkim ich. Otóż taka postawa, w której ja nakładam maskę, czy też jestem kimś innym, przebieram się, to jest z jednej strony postawa szalenie modernistyczna, bo to przecież chociażby Marcel Duchamp stworzył swoje alter ego w postaci Rose Selavy, za którą się przebierał i w której anturażu się portretował, fotografował. To jest oczywiście też taka postawa, którą znowu sięgając do Joyce'a, wyrasta z jego słynnej, wczesnej powieści, od razu zaznaczmy sobie to otwarcie, fatalnie przetłumaczonej na język polski, zwłaszcza jeśli chodzi o tytuł, ponieważ oryginał książki, która po polsku nazywa się Portret artysty z czasów młodości, pokazuje nam wyraźnie, że chodzi tutaj o portret artysty as a young man, czyli jako młodego człowieka. I to słowo as angielskie jest tutaj kluczowe, ponieważ to nie jest jakiś portret, to jest portret skonwencjonalizowany, ubrany w pewną optykę. Ja tutaj pozuję na młodego człowieka i opisuję siebie jako owego młodego człowieka. Nie opisuję siebie, tylko opisuję siebie w pewnej konkretnej optyce. Ubieram się, czy przebieram się za tego młodego człowieka, zwłaszcza, że pisze przecież ten tekst Joyce już z pewnej perspektywy. I tutaj Kantor też. Kantor jako stańczyk, właściwie tak można by było to potraktować. Drugie odniesienie jest dla mnie jeszcze ważniejsze, ponieważ nie chciałam Państwu przepełniać tej prezentacji zbyt dużą ilością odniesień do przeszłości, nie bezpośrednio powiązanej, przeszłości artystycznej, nie bezpośrednio powiązanej z Kantorem, więc odwołamy się tylko do tego obrazu, a o tym, do czego on może odwoływać, to ja już Państwu tylko słownie opowiem. Mianowicie obraz, trzymam obraz, na którym jestem namalowany, jak trzymam obraz. To jest też takie spojrzenie z boku. To nie jest autoportret, to nie jest obraz zatytułowany namalowałem siebie, tylko namalowałem siebie jako tego, który trzyma, znaczy obraz, na którym jestem namalowany, jeszcze w dodatku taki, który, prawda, pokazuje mnie na tym obrazie, jak siebie sam i tenże obraz zresztą trzymam. Otóż taka konwencja, czyli mówienia czy też portretowania artysty nie wprost, to jest konwencja, proszę Państwa, bardzo interesująca, powiedziałabym zupełnie niemęska, ponieważ ona jest związana z XVI-wieczną twórczością kobiet artystek. Sophie Nisba Aniuzola, jedna ze znakomitych malarek włoskich okresu renesansu, nie mogła namalować siebie wprost. Potem już mogła, jak osiągnęła pozycję, ale jej pierwsze portrety, autoportrety, to są takie autoportrety zakamuflowane, na których ona przedstawia malarza mężczyznę malującego portret jej jako Sophie Nisby Aniuzoli. I tutaj Kantor robi rzecz bardzo podobną. Nie maluje portretu swojego wprost, nie mówi to ja, patrzcie na mnie. No, trudno w ogóle byłoby to nazwać autoportretem, choćby z tego faktu, że eksponuje na nim zwłaszcza tylną swoją część, a nie przednią. Natomiast mówi tak, daję wam obraz, który tak naprawdę jest o czymś innym. Jest o tym, jak ja trzymam obraz, na którym jestem namalowany, jak trzymam obraz. Nie daję wam siebie, bo
nie chcę mówić wprost i tylko o sobie. Chcę mówić znowu o pewnej konwencji podejścia do autoportretu. Nie chcę namalować autoportretu wprost. Natomiast myślę, że najbardziej, dla mnie przynajmniej najbardziej wstrząsający jest ten autoportret. Nie wiem, czy on jest dobrze widoczny, ale mam nadzieję, że Państwo widzą, że tutaj w środku jest krzesło, puste krzesło, włożone właściwie w sztalugę. I to jest oczywiście rekwizyt ze spektaklu Dziś są moje urodziny, czyli jak na pewno Państwo wiedzą, no jednego z właściwie ostatnich spektakli, jakie Kantor realizował. I tutaj też nie jestem ja, jest puste miejsce po mnie. Jest to, czego już nie ma, albo to, czego nigdy w tak centralnej pozycji tu nie było, ponieważ w tym miejscu zawsze były inne, ważniejsze rzeczy. No i kolejna sprawa. Znowu po raz ostatni już, proszę Państwa, pozwolę sobie na powrót do tekstu Jarosława Suchana, ponieważ w tym tekście pojawia się słowo ready-made. I to jest coś, z czym ja się nie zgadzam. Znaczy oczywiście Kantor mówił o tym, że on potraktował na przykład publiczność jako ready-made właśnie w Happeningu morskim, ale myślę, że właściwsze do określenia tego, co Kantor robił zarówno z aktualnie panującymi trendami w sztuce, jak i ze sztuką przeszłości, to jest potraktowanie jej raczej jako found footage'u, czyli tego materiału już zrealizowanego, który zostaje ponownie wykorzystany, ale zawsze w kontekście pewnej dekonstrukcji, pewnej krytyki, odsłonięcia, obnażenia też do pewnego stopnia dominujących konwencji. Pod spodem mają Państwo właśnie cytat z Kantora, żeby było wiadomo, że to ready-made się u niego rzeczywiście pojawia. Obraz Rembrandta, lekcja anatomii jest dla mnie właśnie takim ready-made, którym mogę manipulować. Używa Kantor słowa ready-made z pewnością dlatego, że ono było bardziej rozpowszechnione niż słowo found footage, które się stało, mam takie wrażenie, modniejsze, zwłaszcza w kontekście subwersywnego wykorzystania found footage'u, czyli takiego wykorzystania tego materiału już zrealizowanego z delikatnymi przesunięciami, czy dotyczącymi samej formy, czy też zawartości, które ma właśnie podważać ideologiczną zwłaszcza zawartość pierwotnego materiału. I to rzeczywiście jest działanie, które znane jest oczywiście z działań artystów, których wciąż jeszcze zaliczamy do neoawangardy, ale z ich działań już z bliżej końca lat 70., początku lat 80., na przykład z działań Józefa Robakowskiego, reprezentującego warsztat formy filmowej. On się z lubością posługiwał właśnie found footage'em w sposób dosłowny, czyli materiałem rzeczywiście filmowym zawłaszczonym. Natomiast to słowo found footage dzisiaj stosowane jest szerzej, podobnie jak słowo tekst, czy czytelnik, czy autor, i wykracza poza obszar materiału filmowego, zrealizowanego i przejętego przez innego artystę. I w takim kontekście tutaj należy je rozumieć. Czyli mamy coś, co zostało zrealizowane, było traktowane jako pewna zamknięta całość, a teraz ktoś, inny artysta, bierze to na warsztat, wprowadza do tego przesunięcia, które są znaczące, ale które przynajmniej na pierwszy rzut oka nie podważają samej idei konwencji, z której korzysta, czy będzie to konwencja właśnie opakowania, czy będzie to konwencja happeningu, czy będzie to konwencja environmentu, a jednocześnie zaprzecza wszystkiemu, co stanowi podstawę i tak naprawdę genezę, ale też definicję tych taktyk czy praktyk artystycznych. No i właśnie bardzo sensowne stwierdzenie, Kantor miał jak zwykle mocne słowa, ale bardzo słuszne. Nie chodzi tu bowiem, jak piszą przeciętni historycy sztuki, o wpływy, bo większość pisała właśnie o wpływach. Nie wiem, czy wszyscy byli przeciętni. Pewnie Kantor miał większe prawo do nazwania ich w ten sposób ze względu na swoją pozycję, niż ja mogę to uczynić, ale zgadzam się, że w przypadku sztuki Kantora nie chodzi o wpływy, tylko chodzi o powody, czyli po co ja coś biorę. Innymi słowy, tym należy się zajmować, kiedy bada się twórczość Kantora. Dlaczego sięgnął wtedy właśnie po to i jak to wykorzystał, a nie wypisywać długie poematy na temat tego, kto przed nim użył już tej konwencji i w związku z tym, dlaczego on tylko jest żonglerem awangardy.
W tak zwanym procesie twórczym działam zawsze, to też mówi Cantor, i nie ma w tym nic wstydliwego w myśl jakiejś ogólnie przyjętej konwencji. Proszę zwrócić uwagę, jak często tutaj pada słowo konwencja. Słowo, którego jak ognia bali się awangardyści, jak ognia bali się go również wszyscy moderniści, bo konwencja oznaczała schemat. Tylko że Cantor miał jedną świadomość, świadomość bardzo oczywistą, którą pewnie wszyscy gdzieś podskórnie mamy, ale bardzo często o niej zapominamy. Proszę Państwa, wszystko staje się konwencją. Prędzej czy później. Ja nieustannie, kiedy prowadzę wykłady z zakresu kultury i kiedy dochodzimy do tematyki subkultur i pytam moich studentów o to, co to jest subkultura, to się za każdym razem dowiaduję, że to jest taka próba jakby wyodrębnienia swojego własnego ja, próba zbudowania alternatywnej wersji siebie wobec dominującej kultury. Tak? Dlatego proszę Państwa, jeżeli popatrzymy uczciwie na subkultury, to nie ma nic bardziej skonwencjonalizowanego niż subkultura właśnie. Bo proszę spróbować być na przykład wyznawcą subkultury punk i nie ubierać się w skórę i agrafki, i nie mieć rozdartych ubrań, i nie słuchać określonego gatunku muzycznego. No to życzę powodzenia. Tak samo proszę próbować działać w czymś, co oczywiście Państwo mogą powiedzieć, że to nie jest subkultura, ale do pewnego stopnia jest. Zwłaszcza w takim kraju jak Polska, to ciągle jeszcze jest subkultura ekologicznej. Tylko proszę przy okazji nie ubierać się w długie wełniane spódnice z naturalnych materiałów, nie kochać kolorów ziemi jako podstawowych kolorów swoich ubrań, tylko chodzić zupełnie czym innym, na przykład ubierać się w glany i ramoneskę. I proszę zwrócić uwagę, jak będą reagowali w większości przedstawiciele tej subkultury. Oczywiście, jeśli Państwo będą mieli odpowiednie poglądy, jeśli Państwo będą działać, to prędzej czy później Państwo zostaną zaakceptowani. Ale będzie musiał przejść ten proces akceptacji, ponieważ to jest konwencja. I z takich konwencji składa się nasze życie. Człowiekowi najwyraźniej potrzebne są konwencje. Potrzebna jest też walka z nimi, ale ta walka z góry, i Cantor o tym doskonale wiedział, skazana jest na porażkę, ponieważ prędzej czy później każda nowość, każde odkrycie, każda nowatorska formuła stanie się konwencją powtarzaną przez innych. I teraz tu dochodzimy, proszę Państwa, do pierwszej ważnej rzeczy, czyli do tego, na czym moim zdaniem zasadza się geniusz Cantora. Na tym, że on nie tylko rozumie ten fakt, ale też umie wykorzystać tą konwencję do tego, żeby powiedzieć coś ważnego, a nie tylko, żeby powtarzać ją i wciąż aplikować w nowych dziełach. To jest istota myślenia kantorowskiego. Postawa awangardowa też było nieustannie powtarzane i też jest w materiałach wstępnych, że to jest wieczny bunt przeciwko schematom i ortodoksji w nowoczesnej sztuce. Tylko proszę Państwa, można się buntować na różne sposoby. Można się buntować tak, jak buntować się chciała modernistyczna awangarda, czyli dokonać całkowitej anihilacji tego, co przed nami. Tak, właśnie symbolicznie spalić te muzea. Ale można też wchodzić w polemiczny dialog. To jest dopiero bunt. Jeżeli potrafię przenicować jakąś konwencję, jeżeli potrafię ją wykorzystać dla mnie, dlatego co ja chcę zakomunikować, a jednocześnie korzystam z dobrodziejstwa konwencji, a ono jest największe na świecie, bo nic tak dobrze nie sprzyja komunikacji, jak posłużenie się konwencją. Przynajmniej na początku łapię kontakt z widzem, a to, jeżeli jestem inteligentnym artystą, a Cantor takim był, powoduje, że jeżeli ja teraz zacznę odwracać i przekształcać tę konwencję, to ten złapany raz w pułapkę komunikacji widz zacznie podążać moją ścieżką. Jest szansa, że dostrzeże te kwestie, na które tak naprawdę chciałem zwrócić uwagę, korzystając z tej konwencji. No i wreszcie, to jest znowu taki subcytat z Cantora, sztuka to system komunikowania, a nie dzieło kreacji. I tutaj to jest właściwie ten moment, w którym już absolutnie otworzyła mi się w głowie, kiedy czytałam ten tekst Cantora, szufladka pod hasłem postmodernizm. Bo to jest typowa operacja właśnie jedno kontra drugie. Dzieło kreacji to jest zdecydowanie myślenie modernistyczne. To jest ta spuścizna po romantyzmie, która odżywa w modernizmie. I wreszcie system komunikowania to jest to, na co największy nacisk
kładą wszyscy artyści związani z opcją postmodernistyczną. Gdybyśmy spojrzeli na rozmaite działania, które mają aktywizować publiczność, które często postrzegamy, czy trudno nam jest wręcz postrzegać w kategoriach czy w konwencjach sztuki, bo wydaje nam się, że to już nie jest sztuka, a w każdym razie nie taka sztuka, do której byliśmy przyzwyczajeni, tylko to jest jakieś takie działanie z pogranicza spotkania społecznego, agitacji, edukacji i nie wiem czego jeszcze. To tak naprawdę w tych wszystkich działaniach chodzi o komunikowanie. Chodzi o to, żeby ze sztuki uczynić system bezpośredniego komunikowania, który, jak powie Państwu potem Nicolas Bouryat, czyli twórca terminu estetyka i sztuka relacyjna, wpłynie na nasze zachowania nie w stosunku do sztuki, ale w stosunku do życia samego. Czyli wpłynie na naszą aktywną postawę jako obywateli, członków społeczeństwa, członków rozmaitych wspólnot. No i Kantor do tego zmierza. Oczywiście on pewnych rzeczy jeszcze nie robi, albo być może nigdy nie chciałby ich zrobić, ponieważ to, co jest dla mnie też osobiście wielką wartością Kantora, to to, że on potrafił te wszystkie przełomy i wyrwy i przewroty robić ciągle w cudownej ramie sztuki. Nie odwoływał się w swoich działaniach właściwie do niczego, co sztuką nie było. I pod tym względem bliższy był właściwie tej tezie, którą głosił Ad Reinhardt, kiedy twierdził, że sztuka jest sztuką tylko w odniesieniu do siebie samej, co potem oczywiście powtórzył w swoim słynnym tekście Joseph Kossuth, kiedy pisał o sztuce po filozofii. No i teraz, proszę Państwa, dochodzimy do intermediów i do tego, jak te intermedia mają się do Kantora i jak się mają do tego wszystkiego, co żeśmy tutaj już powiedzieli. Dick Higgins jako autor, to jest, proszę Państwa, te daty są istotne. W 1965 roku Dick Higgins pisze tekst zatytułowany Intermedia, natomiast w 1995 roku tworzy ten diagram, który Państwo widzą. Diagram, który jest też o tyle interesujący, że ma kilka pól, które stoją jeszcze pod znakiem zapytania. Nie wiemy jeszcze, jakie medium artystyczne, jakie medium twórcze może tutaj się pojawić. Natomiast to jest diagram wizualny opisujący ideę intermedium jako takiego dzieła sztuki, w którym łączą się różne dotychczas odseparowane media, na przykład malarstwo i rzeźba, i stanowią integralną całość w sposób spójny i nierozerwalny ze sobą złączoną, której nie można już opisywać jedynie w kategoriach jednego albo drugiego z tych mediów. Innymi słowy, nie możemy potraktować tego tworu pomiędzy malarstwem i rzeźbą zrobionego czy wytworzonego w konwencji intermedialnej jako tylko obrazu albo jako tylko rzeźby. Tego przykładem są chociażby tak zwane kombinowane obrazy Roberta Rauschenberga. Nie możemy ich oceniać tylko jako obrazu, ale nie możemy ich też oceniać tylko i wyłącznie jako rzeźby i zresztą do tych obrazów jeszcze powrócimy. Natomiast kiedy ja myślę o Kantorze, to oczywiście jesteśmy w stanie znaleźć pośród jego dzieł takie, które znajdują się na pograniczu rzeczywiście mediów, bo to pogranicze jest tutaj najistotniejsze i które stanowią jednocześnie spójne, zamknięte twory artystyczne, które po prostu trzeba nie homogenicznie oceniać, tylko właśnie heterogenicznie. Ale dużo, wydaje mi się, bardziej sensowne jest zastosowanie terminu intermedialność do praktyki twórczej, jaką przyjął Kantor. Co mam przez to na myśli? Jego nieustanne bycie pomiędzy sztukami wizualnymi i teatrem, których nie rozdzielał. Wiedzą Państwo o tym doskonale, myślę, że też pojawiło się to w czasie wykładu, a jeśli nie, to pewnie Państwo o tym czytali w różnych tekstach poświęconych teatrowi kantorowskiemu, że dla Tadeusza Kantora ważne było to, żeby stworzyć teatr od początku do końca. To nie był twórca, dla którego teatr był dziełem współpracy licznej ekipy teatralnej, scenarzysty, scenografa, charakteryzatora, kostiumologa itd., itd. Dla niego najważniejsze było to, żeby źródło teatru było w jednej osobie. I to bynajmniej nie zaprzecza temu, że Kantor wcale nie był najważniejszy w swoim teatrze. To zupełnie nie o takie bycie i źródło jednoosobowe chodzi. I dla niego
każdy z tych obiektów, które tworzył i które stanowiły następnie rekwizyty, prawda? No widzieli Państwo przed chwilą jeden z tych rekwizytów, one się wymykają kategorii takiego rekwizytu, jaki tworzy się na ogół nawet do najbardziej awangardowych teatrów, bo to jest część bardzo spójnej koncepcji. Koncepcji, która nie jest ani teatralna, ani malarska, ani rzeźbiarska. Ona jest totalna i to słowo totalna w odniesieniu do sztuki Kantora to też nie jest absolutnie mój pomysł. To się pojawia na szczęście w coraz, może jeszcze nie jakoś lawinowo, ale jest już kilka takich tekstów, które podkreślają totalność działania Kantora, bo to jest istota tej sztuki. Dlatego tak strasznie bolesne jest dzielenie jego twórczości na albo tę część, albo tę część i opisywanie ją albo z perspektywy historii sztuki, albo z perspektywy historii teatru. Oczywiście ja wiem, że to jest łatwe, bo dużo trudniej jest historykowi sztuki czy krytykowi sztuki wejść na tyle mocno w teatr, żeby coś mądrego na temat Kantora w teatrze napisać i pewnie równie trudno, choć myślę, że może troszeczkę łatwiej, jest teatrologowi, żeby przejść przez tę barierę i sięgnąć do obrazów Kantora i zacząć je traktować na równi z rekwizytami, na równi z całą plastyczną zawartością jego spektakli. Bo przecież w jednym i w drugim medium on cały czas, chcę powiedzieć, robi to samo, w tym sensie, że możemy wyróżnić pewne etapy w twórczości Kantora, ale te etapy w jednym i w drugim z tych mediów, czyli i w teatrze, i w sztukach wizualnych, będą miały bardzo wyraźną, będą przybierały bardzo wyraźną formę, będą się upostaciawiały w konkretnych przedstawieniach i w konkretnych dziełach. I dla Kantora mam taką intuicję, oczywiście nie powiem tego Państwu ze stuprocentową pewnością, naprawdę nie będzie ważne, gdzie znajdzie lepsze rozwiązanie. Gdzie ta idea, którą aktualnie ma na myśli, znajdzie swój lepszy wyraz? Ona raz znajdzie lepszy wyraz w jednej, a raz w drugiej z tych dziedzin. No to proszę Państwa, to jest właśnie taki przytyczek w nos dla Kaprowa, który był już wielokrotnie tu przywoływany. Bo proszę Państwa, definicja environmentu, assemblażu i happeningu Kaprowa zawiera jeden fragment, który właściwie, jakbyśmy się tak sensownie nad tym zastanowili, wykreśla nam Kantora kompletnie z tej optyki. Dlatego, że Kaprow pisze wprost, tematy, materiały, działania i reakcje między nimi, czyli między tymi tematami i materiałami, mają pochodzić z jakiegokolwiek miejsca lub okresu, za wyjątkiem sztuki, jej pochodnych i jej środowiska. A u Kantora pochodzą głównie z tego źródła. Więc tak na dobrą sprawę można było powiedzieć, Boże, Kantor nie zrobił nigdy żadnego environmentu, nie zrobił też żadnego asamblażu, w życiu nie zrobił happeningu. I do pewnego stopnia będzie to prawda. Nie zrobił klasycznej wersji żadnego z tych dzieł, ale zrobił wiele bardzo cennych, nieklasycznych, to jest niezgodnych z definicją Kaprowa, ale jednocześnie krytycznie analizujących co? Powiedziałabym uzusowość tych trzech typów podejścia do sztuki. Bo rzeczywiście w happeningu morskim on, proszę Państwa, robi wszystko antyhappeningowo. No bo czym miał być happening? Miał być zburzeniem podziału, sztywnego teatralnego podziału na publiczność i na aktorów, tak? I scenę. A co mówi Kantor? Kantor mówi, to teraz, prawda, publiczność, tutaj ludzie zgromadzeni na plaży mają odegrać rolę publiczności. Czyli od razu na samym początku mówi, no to wiecie, to w happeningu nie ma być publiczności, ale wy właśnie rolę publiczności odegracie. Czy Kantor pozwala tym ludziom robić coś rzeczywiście swobodnie? No jak się wyraźnie wczytamy w to, co się ukazało zanim się happening zaczął, to wydaje się, że nie. Rola, która jest im przypisana, jest od początku do końca zdefiniowana. Oni ją mają odegrać, ale nie ma tutaj miejsca na swobodne działanie, takie, jakie zakładał Kaprow przy swoich happeningach. No to teraz pójdźmy dalej. No to mamy właśnie przykład tego, to jest oczywiście już nie happening, teoretycznie przynajmniej nie happening, czyli Niech szczezną artyści, rok 1985.
I kantor, który właśnie cały czas prowadzi pewnego rodzaju poszukiwania, zastanawia się nad konwencjami i znowu sięga do sztuki. My ją tu oczywiście możemy zobaczyć albo nie, ale myślę, że większość z nas, jak tu siedzimy, sztuką się interesuje na tyle, że pewne konwencje i kantorem przede wszystkim, że pewne konwencje nie są Państwu obce. No kantorowi na pewno nie były i tutaj też ten sens intertekstualności i intermedialności nam powraca. Bo to są oczywiście zdjęcia z przedstawienia, które w bezpośredni sposób, akurat w tym fragmencie, bo ono się do kilku innych również odwoływało, ale w tym fragmencie odwołuje się oczywiście do wolności wiodącej lud na barykadę Eugena Delacroix. Czyli odwołuje się do sztuki samej, do jej kontekstu, mediów, przekazu i wszystkiego tego, do czego Kaprow nie chciał się odwoływać, bo chciał sztukę uwolnić z bycia sztuką. A Kantor, alleluja, wręcz przeciwnie. To był, proszę Państwa, dla mnie człowiek absolutnie niebywały właśnie dlatego, że nieustannie walczył o ochronienie sztuki, o ocalenie sztuki, bo wiedział, że czymś innym jest bezcelowość, w sensie bezinteresowności sztuki, wtedy kiedy ona pozostaje jednak sztuką, a czym innym staje się bezinteresowność sztuki, wtedy kiedy ona jest działaniem społecznym. To są dwa zupełnie różne podejścia do rzeczywistości i dużo trudniej temu drugiemu zachować obiektywizm i rzeczywistą bezinteresowność. Więc międzymedialność czy też intermedialność, jak Państwo wolą, właśnie jako praktyka artystyczna, natomiast powtórzenie czy też zawłaszczenie, rozumiane tutaj w kontekście appropriate art, jako taktyka twórcza, czyli innymi słowy, jako ten mechanizm, ta konwencja, ten sposób wykorzystywania w obydwu wielkich dyscyplinach, które go dotyczyły, rozmaitych konwencji, wzorów zaczerpniętych głównie ze sztuki, głównie ze sztuk wizualnych, a w znacznie mniejszym w gruncie rzeczy stopniu z teatru. I tutaj pokażę Państwu tak zupełnie od drugiej strony, bo mogłabym oczywiście Państwu pokazać któryś z amformelowych obrazów Kantora, ale właśnie nie chcę tego robić. Bo wtedy jakby cała ta koncepcja, że jednak ta międzymedialność funkcjonuje jako praktyka, no by się nie do końca sprawdziła, a w każdym byłaby bardzo dużo trudniejsza do wyjaśnienia. Natomiast oczywiście wiemy doskonale, że Kantor miał w swojej twórczości etap amformelowy. Generalnie rzecz biorąc, amformel to jest prowokowany żywioł malarskiej materii, który niszczył swoim chaosem konstrukcję obrazu. Czyli najważniejsze jest to, że najważniejsza w amformelu jest materia, która prowadzi do zniszczenia tego, co nazywamy konstrukcją obrazu. Więc teraz, gdybyśmy chcieli sobie to przełożyć na język teatru, to znaczy, że musielibyśmy znaleźć jakąś materię. No a co jest materią teatru? No oczywiście można powiedzieć, że materią teatru są rekwizyty, scenografia, ale najważniejszą materią teatru jest aktor. I teraz, jeżeli chcemy konstrukcję teatru, czyli przedstawienia w tym wypadku zniszczyć, to trzeba zrobić takie kotłowanie, żeby już nic nie było wiadomo, żeby była tylko ta wielka materia, ta wielka masa. I Kantor to robi. I Państwo na pewno doskonale znają ten przykład, bo to jest oczywiście w Małym Dworku. To jest rekonstrukcja znowu fragmentu tego, jak to wyglądało. Natomiast musimy mieć świadomość, że Kantor poupychał aktorów w szafach, powiesił między nimi worki, ich też zawiesił w tych szafach, na wieszakach i kazał im grać. I to była jedna wielka kotłowanina. I to było absolutne działanie masą i materią. Materią, jaką był aktor. W kontekście totalnego zaburzenia konstrukcji spektaklu. No bo ta kotłowanina była tym zaburzeniem. Nawet jeśli udało się z tego potem jakąś logiczną całość widzowi ułożyć sobie w głowie, to jednakowoż był to bardzo amformelowy właśnie teatr. I teraz te cztery nieszczęścia, które powodują, że Kantor jest uznawany za plagiatora, komiwojażera awangardy i pewnie jeszcze byśmy znaleźli parę jakże błyskotliwych stwierdzeń, które jednakowoż są wyjątkowo obraźliwe dla Kantora. Obrazy kombinowane Roberta Rauschenberga, czyli jego słynne combine paintings, asamblaże albo akumulacje Armana, ambalaże Christo i environment Kaprowa. No to zaczynam, o nie tak szybko, proszę Państwa. Poszukiwanie adekwatnego języka opisu rzeczywistości, powrót do przedmiotu, ale i do jego poetyckości. To, co na górze, to założenia, jakie miał Rauschenberg.
Otóż Rauschenberg doszedł do wniosku, kiedy zaczął tworzyć swoje combine paintings, że czasy się już tak bardzo zmieniły, między innymi pod wpływem rozwoju kultury masowej, że właściwie medium malarskie samodzielne, czyste, nie może już opisywać świata, że ono czegoś potrzebuje. Stwierdził też, że kolaż, czyli to, co wprowadzili reprezentanci wielkiej awangardy przed II wojną światową, to za mało. Że on właściwie potrzebuje takiego jeszcze bardziej wyjścia w rzeczywistość, takiego zespolenia obrazu z przestrzenią. I w ten sposób doprowadził do powstania tego, co nazwał obrazami kombinowanymi, których głównym celem było właśnie poszukiwanie adekwatnego języka opisu rzeczywistości. Gdybyśmy sięgnęli po teksty Cantora opisujące jego doświadczenia z wprowadzaniem w przestrzeń obrazu obiektu, to, co byłoby najważniejsze, to jest to odzyskiwanie przedmiotu, który został całkowicie utracony w malarstwie amformelowym. No bo malarstwo amformelowe zmierzało do tego, żeby przedmiot został wyeliminowany kosztem, czy właściwie na rzecz materii. Materii, materialności, właśnie tego rozbicia struktury. Ale za każdym razem ten przedmiot kantorowski to jest przedmiot poetycki. Czyli to nie jest ten przedmiot medialny, to nie jest ten przedmiot rzeczywistości, to nie jest po prostu przedmiot. On kiedy pisze i kiedy tworzy dzieła związane chociażby z tym jednym z najpopularniejszych przedmiotów, no nie najpopularniejszym, ale jednym z najpopularniejszych przedmiotów, które włącza zwłaszcza na początku w swoje obrazy, czyli koperty, to dla niego ta koperta jest nośnikiem niepoznanych znaczeń. I to jest ważne, to nie jest byle jaka koperta. To jest najczęściej zaadresowana koperta, tylko nieotworzona. Czy ona ma coś w środku, to jest tajemnica. I my stajemy przed tą tajemnicą. Czyli mam nadzieję, że Państwo czują, to są dwa zupełnie różne podejścia. Rauschenberg mówi, ja chcę kawa na ławę. A Cantor mówi, no a ja nie chcę. Bo kawa na ławę to ja mam gdzie indziej, tak? To ja sobie gazetę otworzę i tam mam kawa na ławę, to po co mi to jeszcze w sztuce? Innymi słowy, to już jest ten pierwszy moment, w którym Cantor próbuje sztuką sztukę ocalić, żeby nie stała się programem publicystycznym, którym niestety dzisiaj w wielu przypadkach się staje i my się na to oczywiście godzimy. Myślę, że Cantor by się na to do końca nie zgodził. To jest, proszę Państwa, odaliska Rauschenberga. Wersja właśnie rzeźbo obrazu. To jest inny przykład, najsłynniejszy chyba jego obraz kombinowany, taki, który właściwie jest we wszystkich podręcznikach reprodukowany, czyli Czarny rynek. Tutaj miała być taka wersja, to jest też, proszę Państwa, ciekawe, to Cantor też przeżył, to w multipartach będzie się do tego odwoływał, bo zadaniem tej walizki było to, i tam była taka instrukcja nawet wywieszona, kiedy pokazywał te obrazy, ten obraz, przepraszam, czy też ten obraz kombinowany na samym początku, że każdy może przyjść i coś, każdy, czyli każdy z Państwa widzów, odbiorców, może przyjść, wyjąć coś z tej walizki pod warunkiem, że coś tam innego zostawi. No a dzisiaj oczywiście, proszę Państwa, to dzieło sobie sterczy w jakiejś momie albo innym mecie w Nowym Jorku. Walizeczka zamknięta, oplombowana, żeby broń Boże nikt nie ruszył. I jakby cała idea i koncepcja jest kompletnie zapomniana, już jest zupełnie nieważna. I zostaje z tego tak naprawdę tylko i wyłącznie pewnego rodzaju nagi obraz rzeczywistości, który Rauschenberg proponował. Inny przykład, czyli Dylaby. Jak Państwo widzą, są wszystko obrazy z lat 60. 60., 61., 62. No i wreszcie wielka wystawa właśnie w Metropolitan Museum, która też pokazuje, że rzeczywiście, gdybyśmy tylko i wyłącznie chcieli formalnie oceniać tę sztukę, no to pewnie, gdybyśmy tutaj dołożyli parę, ale znowu, bardziej obiektów, bardziej rekwizytów ze sztuk kantorowskich niż jego obrazów, to pewnie zrobiłaby się bardzo spójna wystawa. Natomiast tu Państwo mają właśnie Signe s'il vous plaît, czyli typowe zastosowanie rzeczonych kopert powiązanych, listów właściwie włączonych w obraz, czyli zdaniem Cantora odzyskanie przedmiotu przy jednoczesnym niemożliwości powrotu do realizmu w obrazie, bo Cantor był święcie przekonany, że typowe malarstwo realistyczne nie ma już racji bytu, że trzeba z tym obrazem robić coś innego.
ale że dalej tym, co jest do ocalenia, jest sztuka, a nie prosty zapis rzeczywistości, bo od tego naprawdę są inne media. Oczywiście z jednej strony to mu pozwoliło przekroczyć właśnie tę niemożność Enformelu, a z drugiej strony to ma znowu bezpośredni związek i tu, i w malarstwie, i w teatrze, w tym samym okresie wykorzystuje te same elementy. Szmaty, zbutwiałe papiery, zbutwiałe drewno pojawiają się i na obrazach, i w przedstawieniach. I ta materia jest tutaj szalenie ważna, ale zawsze kryje w sobie poezję. No i tutaj mają Państwo kolejny przykład, czyli taki obraz właściwie kombinowany wciąż jeszcze, w którym pojawia się ten najsłynniejszy przedmiot, który Cantor uwielbiał wykorzystywać, czyli parasol. Parasol, który on właściwie podniósł do takiej absolutnie rangi niemal ikony, pewnie troszeczkę wbrew sobie, on tak dzisiaj trochę ten parasol funkcjonuje. Natomiast to jest przede wszystkim znowu ta przestrzeń odwrócona, to wyciąganie anatomii rzeczywistości, przenicowywanie świata na drugą stronę. Czyli znowu, proszę zwrócić uwagę, po raz kolejny mówimy tutaj nie o obrazowaniu rzeczywistości w skali 1:1, jak u Rauschenberga, tylko mówimy tutaj o dotykaniu tajemnicy, czyli o czymś, czym się sztuka od zawsze i na zawsze pewnie będzie dobra sztuka zajmowała. Przedmiot jako konsumpcyjny nadmiar, a z drugiej strony przedmiot jako poetycki potencjał. Z jednej strony postawa Armana, który będzie krytykował przecież konsumpcjonizm, ten nadmiar. No jak Cantor może krytykować nadmiar konsumpcji, żyjąc, proszę Państwa, w PRL-u? Z pustymi półkami, octem, papierem toaletowym, szarym jak nie powiem co i w dodatku z naprawdę walką o coś innego, ciekawszego niż to, co ewentualnie oferowane jest przez masową produkcję i tak trafia w szczątkowej ilości do sklepów, jeśli w ogóle wychodzi spod lady. Da, bo wiemy doskonale, że znaczy część z Państwa, bo wiem, że są tutaj też młodsze osoby, które mogą nie znać pojęcia spod lady, czyli takiej alternatywnej wersji sklepu, które funkcjonowało przez całe lata i to pod ladą było zazwyczaj więcej niż na ladzie, ale pod ladę wgląd mieli tylko niektórzy, a na półki sklepowe wszyscy. Cantor nie będzie krytykował konsumpcjonizmu wtedy, kiedy będzie akumulował przedmioty. Tu Państwo mają typową pracę Armana, czyli jego akumulację dzbanków. No i oczywiście to jest praca, która jest krytyką tego społeczeństwa, które kupuje tysiące niepotrzebnych rzeczy. Tysiące, no, mamy to teraz na co dzień, bo do nas to teraz doszło. Znaczy, teraz taki Arman mógłby u nas zafunkcjonować i pewnie może miałoby to jakiś sens. Tak? Teraz, czyli wtedy, kiedy zaczynamy Boże Narodzenie w połowie listopada, kiedy mamy tysiące zupełnie niepotrzebnych przedmiotów, które na różne sposoby różni ludzie próbują nam wcisnąć, tłumacząc nam, że bez nich nasze święta nie będą absolutnie tymi samymi świętami, którymi mogłyby być, gdybyśmy zakupili te rozmaite nowe ozdoby choinkowe, jakby stare nie czekały w pudłach na strychu. Nawet jeśli czekają, bardzo wielu z nas wciąż kupuje co święta nowe, bo wydają nam się atrakcyjniejsze, a ostatecznie, bo taka jest konkluzja pracy Armana, gdybyśmy je wszystkie włożyli do jednego pudełka, to okazałoby się, że byłyby jak te dzbanki. Mniej lub bardziej poniszczone, ale takie same, tylko w różnych kolorach. No i to samo dotyczy maszyn do pisania. Nieskończona ilość maszyn, czy nieskończoność maszyn do pisania, to też właśnie taki typowy akumulacyjne dzieło Armana, które oczywiście znowu sytuuje się również medialnie, formalnie na pograniczu. Nie jest ani obrazem, ani reliefem, ani rzeźbą pełnoplastyczną. Jest czymś pomiędzy. No i teraz co mówi Cantor? Cantor mówi na temat wystawy, którą zrealizował. Nagromadzić i stłoczyć w jednym miejscu dużo rzeczy tego samego gatunku. No, pierwszym zdaniem mówi to, co Arman. Robić to tak długo, aż sama czynność nabierze cech bezinteresowności, maniactwa lub zabawy. Żadnej z tych cech nie nabiera praca Armana. Ona ma mieć wymiar krytyczny. Jest taką pięścią wymierzoną w społeczeństwo. A przedmioty utracą wszelkie rysy konwencjonalne, własne, nazwane, te, do których przywykliśmy, na rzecz nowych, niespodziewanych walorów.
Wedle tej recepty zaryzykowałem tę wystawę, a pisze tak Tadeusz Kantor o wystawie popularnej, czy też antywystawie zrealizowanej w Galerii Krzysztofory w 1963 roku. Czyli jak Państwo widzą, stąd się biorą te nieustanne przypisy do plagiatów. No bo tak, bo i tu akumulacja, i tam akumulacja, ale tu akumulacja zmierzająca do zupełnie innego celu. Do z jednej strony wyrównania wartości jednych przedmiotów i drugich, czyli na przykład tutaj mają Państwo i szkice Kantora, i pomięte gazety, i one mają taką samą wartość dla niego w ramach tej wystawy, ale jednocześnie to wszystko nie ma już wartości mówienia o nadmiarze. Wręcz przeciwnie, to jest raczej takie, powiedziałabym, repozytorium kantorowskie, z którego on sobie teraz będzie mógł różne rzeczy wyciągać wedle własnej woli. Czyli nie są to rzeczy, które mają nam pokazać, że nadmiar jest tych rzeczy, że one powinny nam uświadomić, że powinniśmy przestać konsumować. Wręcz przeciwnie, Kantor mówi, konsumujmy jak najwięcej. Tylko znowu konsumujmy sztukę, poetyckość, a nie rzeczy, nie przedmioty. No i proszę Państwa, Infantka wedle Velázqueza, czyli z cyklu tak zwanych persyflaży muzealnych, można powiedzieć, że to i obraz kombinowany, i opakowanie. No bo do pewnego stopnia jest to oczywiście obraz kombinowany, ale jednocześnie jest to też opakowanie. Zresztą zwracam Państwu uwagę, myślę, że Państwo to już zauważyli, ale zawsze warto podkreślić, że to jest obraz, który można sobie tak złożyć, tak ładnie tą Infantkę zamknąć, żeby jej się nic złego nie stało. No Infantki miały ciężkie życie, Infantka Małgorzata miała życie ciężkie w szczególności, co widać doskonale na tym najsłynniejszym obrazie zbiorowym, który ją przedstawia, czyli na Pannach Dworskich Velázqueza. Tutaj jeszcze zbliżenie, bo to na tej Infantce oczywiście bezpośrednio się opiera Kantor w swojej Infantce według Velázqueza. Natomiast, tak jak powiedziałam, z jednej strony obraz opakowywany już powoli, no bo nie mamy tutaj całości, ona nam się pojawia gdzieś tam właściwie w tle, jakby to wszystko, co tu jest najważniejsze, to jest to opakowanie, przy pomocy którego chronię. I zwracam Państwu uwagę na to słowo chronię, bo ono nam wróci za chwilę. Multipart, o którym wspomniałam, czyli właśnie to, co się stało z dziełem Rauschenberga, czyli jego muzealizacja, spotkało też niestety ten cykl obrazów kilkudziesięciu stworzonych przez Kantora właśnie w ramach wystawy Multipart w roku 1970. Wystawa, która się odbyła w Galerii Foxhall i celem było, Kantor stworzył obrazy, no, teoretycznie jednakowe, oczywiście zupełnie jednakowe nie są, ale według tej samej konwencji. I te obrazy rozdał w takiej formie pseudozakupu, czyli włączając je w ten wymiar już zdecydowanie komercyjny funkcjonowania sztuki, a następnie poprosił, właściwie warunek był jeden, bo to nie chodziło o pieniądze, warunek był jeden, że po roku odbędzie się wystawa tych samych obrazów z interwencjami ich nabywców. No i co się, proszę Państwa, okazało? No, że nie było takich interwencji, jakich byśmy się mogli spodziewać. Główną interwencją, już nie pamiętam, który z ówczesnych historyków, teoretyków sztuki, no, z czcią podszedł do obrazu, który otrzymał, po prostu go opakował w papier i przez rok ten obraz przeleżał. No, była to też jakaś interwencja, ale zdaje się, nie o to chodziło. Natomiast pokazało to jedno, proszę Państwa, Kantor się sam przeraził w pewnym momencie, ponieważ to, te obrazy zaczęły potem już po całej akcji osiągać jakieś zawrotne ceny na aukcjach. Czyli wiedzą Państwo, sam jakby wypuścił w świat komercyjną wersję swojej twórczości. Myślę, że znaczy przede wszystkim to działanie było taką próbą, myślę, że bardzo sensowną, pokazania tym wszystkim, którym się marzy prawdziwie partycypacyjna sztuka, że jednak pewnej granicy nie da się, po prostu nie da się zatrzeć. Że nasza głęboka wiara w to, że widz będzie na równych prawach z twórcą partycypował w tworzeniu dzieła, jest pewnego rodzaju idealistyczną mrzonką. Że aż takiej kreatywności nie wykrzesamy z wielu, nawet bardzo zainteresowanych sztuką, uczestników tejże sztuki. Że oni właśnie niekoniecznie po to przychodzą, mówi Kantor niemalże wprost. Że oni nie tylko chcą być
materią i narzędziem i współtwórcą. Oni czasami po prostu chcą być odbiorcą. Chcą się zamyślić nad obrazem, zadumać, a niekoniecznie od razu brać udział w happeningu albo przekształcać istniejące już dzieło sztuki. No i w malarstwie artysta opuszczał obraz, by wkroczyć z prawdziwymi przedmiotami w realia otaczającego świata, a w tym samym czasie w teatrze akcja przenosiła się z proscenium do miejsc nie teatralnych, zarezerwowanych dla innych praktyk, takich jak stacja kolejowa, kawiarnia, dworzec, ulica, plaża. I to jest kolejny przykład czy dowód na to, że to wszystko działo się równolegle, że ta międzymedialność kantora wiąże się z byciem ciągle zawieszonym w tym dziele totalnym, jakim jest teatr w połączeniu ze sztukami wizualnymi bez rozdzielania tych dwóch elementów. Tu Państwo mają przykład, fragment widoku wystawy Wszystko wisi na włosku, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z takim powrotem przedmiotu, ale przedmiotu, który natychmiast ucieka z przestrzeni sztuki. On wraca, ale wraca tylko po to, żeby zamanifestować swoją niezależność od obrazu, swoje bycie osobne w stosunku do obrazu. Oj, przepraszam, za szybko. Natomiast tutaj kolejne przeciwko sobie. Z jednej strony opakowanie jako zawłaszczenie i to cały Christo. On nie robi tego w żadnym innym celu, tylko po to, żeby zawłaszczać, żeby wziąć w posiadanie bardzo modernistycznie. Powiedziałabym kolokwialnie, żeby oznaczyć teren artystycznie. To jest moje, bo ja to zawłaszczyłem na krótki bądź dłuższy czas, ale jest moje. Natomiast dla kantora, proszę Państwa, opakowanie, ten ambalaż to jest ochrona. Tak jak z tą infantką, on ją chroni. No i teraz dobry tego przykład. Temple en paquet, opakowany stół. Nie wiemy, co tam jest. To jest stół, opakowany stół z nieznaną zawartością. Dla Christo jest to zupełnie obojętne, co on opakuje. Kompletnie obojętne. Dla niego istotny jest proces opakowywania jako zawłaszczania danej, brania w posiadanie danego obiektu, danych przedmiotów. On się nie rozpisuje na temat tego, co zapakował, tylko jak zapakował. No tutaj, tak jak mówię, nie wiemy. Z trudem możemy niektóre z tych przedmiotów próbować sobie zwizualizować, ale nie wiemy tak naprawdę, co Christo zapakował. W przypadku kantora my dokładnie wiemy, co on opakowywuje, bo on opakowywuje na przykład hołd pruski, da? On opakowywuje infantkę, on opakowywuje konkretnych aktorów. On stara się właśnie nałożyć na nich tę ochronę. Miałyśmy taką rozmowę przed momentem, kiedy zaczęłam dla Państwa wykład właśnie z panią Justyną Michalik na temat roli opakowywania aktorów czy kładzenia na nich płachty w jednym z przedstawień. To pewnie nam wróci jeszcze w dyskusji. To jest pewien bardzo określony, bardzo znowu konwencjonalny sposób interpretowany przez bardzo wielu krytyków. Ja Państwu teraz nie powiem, jaka to jest interpretacja, żeby Państwa zachęcić do tego przyjścia w środę, ale od razu Państwu powiem, że dla mnie to jest raczej taki absolutny gest ochrony. Ja na Ciebie nałożę moją ochronę, ja Cię nie zamykam, bo ja Cię w każdej chwili mogę rozpakować. Zresztą te dzieła są do pewnego stopnia rozpakowywane także. Ale ja Ciebie teraz chcę ochronić. Ciebie konkretnie, nazwanego z imienia i nazwiska, nazwanego z konkretnego tytułu, nie anonimowy stół, krzesło i coś tam na tym stole. No i proszę Państwa, wreszcie Alan Kaprow, Words w Smalling Gallery, to jest jeden z zaproponowanych przez niego environmentów dotyczący słów. Tutaj jeszcze częścią składową było tak, żeby oczywiście musiało być jak każdy environment z właśnie intermedialnym dziełem, więc tutaj mieliśmy również nagrania poszczególnych słów, fraz, także nagrania samych widzów. Można było też dopisywać różne rzeczy, więc miało to też taki aspekt happeningowy. Natomiast tutaj mają Państwo inny przykład environmentu, zaproponowany przez amerykańskiego artystę George'a Seagala. Trzy postacie i cztery ławki, pomiędzy którymi sobie można usiąść. I to jest ten typ environmentów, które proponują nam artyści Zachodu, wtedy kiedy kantor też się w jakimś stopniu environmentem oczywiście interesuje. Natomiast ja tutaj celowo Państwu wybrałam takie dzieło, które według przynajmniej niektórych
przekazów ma w tytule słowo environment. To już jest końcowy etap twórczości Tadeusza Kantora. Tak zwana awangarda wspomnienia, to jest termin przez niego zaproponowany, na określenie właśnie tego, że to już nie jest ta awangarda, ani ta nawet neoawangarda, tylko raczej to jest trochę taki, powiedzielibyśmy dzisiaj, modernizm refleksyjny, taki, który patrzy na swoje dzieło i zastanawia się, co z tego dzieła wynika. Co tak naprawdę jest ważne i próbuje oczywiście to realizować. Więc jest skierowana nie w przyszłość, jak awangarda być powinna, ale wstecz i w głąb samego siebie. Jednym z elementów tej awangardy jest właśnie wspomnienia, jest dzieło zamknięte. Ono nosi czasami tytuł Environment, klasa szkolna, dzieło zamknięte. Więc proszę Państwa, gdybyśmy pomyśleli o tym, co widzimy jako o environmencie, to nie oszukujmy się. To nie jest takie dzieło, do którego my możemy bezkarnie wkroczyć. Przeciwnie, ono jest zamknięte. Nie możemy do niego nic w zasadzie dopisać. Czyli znowu ta zasada, że environment to jest przestrzeń aranżowana przez artystę rozmaitymi obiektami o różnym pochodzeniu, także medialnym, w którą wkracza widz i doznaje rozmaitych przeżyć, tutaj nie funkcjonuje. A jednak pojawia się stwierdzenie environment, bo jest to zaaranżowana przez artystę przestrzeń, która nie służy już wystawieniu sztuki Umarła klasa, czy wystawieniu jakiejkolwiek innej sztuki. Ono jest właśnie tym dziełem, które stanowi refleksję. Ja Państwu powiem tak, ja to czytam w ten sposób. Nie wiem, czy mam rację, ale ja ciągle wierzę w to, że Kantor miał bardzo głęboką intuicję na temat tego, co się dzieje w aktualnej sztuce. I myślę, że on już wtedy bardzo dobrze widział, że każde, nawet najbardziej wymykające się konwencjom i wymykające się przede wszystkim rynkowi sztuki dzieła, bo na to jeszcze żeśmy tutaj dzisiaj nie zwrócili specjalnej uwagi, ale proszę pamiętać, że te wszystkie opakowania, zwłaszcza te gigantyczne, które robi Christo, że te wszystkie happeningi, te environmenty, to jest coś takiego, co artyści robili po to, żeby się nie dać w ten kanał muzealno-rynkowo-sztuczny wepchnąć. No bo jak przechowywać opakowany rajstak? Nie da się, on się nie stanie obiektem muzealnym. Tylko i wyłącznie dokumentacja, no a dokumentacja jest powielalna na tyle mocno, że nie stanowi tego właśnie oryginalnego dzieła, o które przecież ciągle muzeum chodzi, bo tym można handlować, dlatego to takie wartości i ceny osiąga. Dalej, happening to jest coś, co się dzieje tu i teraz. Znowu, to co po nim może zostać, to jest tylko dokumentacja. Podobnie rzecz się ma z environmentami. One powstają na chwilę. Jeśli są przechowywane dłużej, to raczej generują koszty. No, znamy to z Polski, może nie w przypadku environmentów, ale obiektów w przestrzeni publicznej. Palma, która nieustannie wymaga konserwacji, problemy z tęczą, na której budowę poszło dziesięciokrotnie mniej pieniędzy niż na to, żeby ją utrzymać przez ten jakiś okres czasu, bo ona, jak wiadomo, była notorycznie niszczona i jakby słusznie zresztą parto do tego, żeby była rekonstruowana od nowa. I w związku z tym jedyne, i Kantor moim zdaniem gdzieś to tutaj nam mówi, jedyne co was spotka za jakiś czas, to to, że rynek sztuki i tak was zje. I tak nakaże wam stworzenie tych environmentów jako rekonstrukcji, odtworzenie ich w przestrzeniach muzealnych. Skusi was. Nie skusi, bo ja to robię sam, z własnej woli. Ja odtwarzam i zamykam. I to jest moje dzieło zamknięte. No i proszę Państwa, jeszcze na koniec pięć obrazów, które powstały w ostatnim okresie twórczości Kantora. To są obrazy, jak Państwo widzą, które też mogą symbolicznie jakoś zamknąć dzisiejszy wykład, bo pojawia nam się tutaj powrót do teatru, ale nie w teatrze, czyli powraca nam Umarła klasa, ale powraca nam jako obiekt malarski. Jako przedmiot zainteresowania Kantora malarza, który traktuje tę Umarłą klasę jako punkt wyjścia do opowiedzenia jeszcze jednej albo trochę inaczej na nowo tej samej historii. Więc zwracam Państwu uwagę na te obrazy, bo mam takie wrażenie, że one
mniej funkcjonują w świadomości, nawet tych, którzy się kantorem interesują. Mam wrażenie, że gdzieś to zainteresowanie właśnie ucina się czy zamiera na obrazach opakowanych. No a na końcu zostawiam Państwu z moją absolutnie ukochaną tezą wyciągniętą z kantora. Ja się pod tym podpisuję wszystkimi rękoma i nogami. To jest takie wyraźne stwierdzenie kantora, które odwołuje się, które jest jego opinią na temat tego, co stało się ze sztuką konceptualną. Czyli ja też osobiście na przykład wolę dziś kiczowaty obraz niż kiczowatą ideę. I zapraszam Państwa na dyskusję środową. Bardzo dziękuję, chyba że Państwo mają jeszcze jakieś pytania. Chociaż ja wiem z założenia, że trudno jest zadawać pytania, jak jest kontra sala i ja z tej strony, ale jeśli Państwo mają pytania, to ja po prostu mogę chwilę zostać i służyć Państwu już bardziej intymnym, nazwijmy to, kontaktem. To ja sobie może pozwolę na jeden mały komentarz. Ja Ci bardzo dziękuję za Twoją interpretację dzieła zamkniętego, bo z taką interpretacją się nigdy nie spotkałam w żadnych pismach, w żadnych artykułach, a przyjęło się twierdzić, że jest to wyraz jak gdyby zamknięcia kolejnego etapu Tadeusza Kantora, który podkreśla to, że nie ma już partycypacji, jest umarła klasa, dzieło zamknięte i tak dalej, i tak dalej. To tam na pewno wszystko jest oczywiście, bo proszę Państwa, żeby było jasne, ta moja interpretacja nie podważa tej istniejącej, którą ja oczywiście znam i jakoś tam sobie ją też sytuuję w tych kantorowskich moich peregrynacjach, ale nadal uważam, że to jest naprawdę był człowiek z wybitną intuicją, także właśnie w stosunku do świata sztuki, co trzeba podkreślać, proszę Państwa, bo naprawdę no nie był to człowiek, którego w takim stopniu ten świat sztuki jako świat przemysłu sztuki dotykał, jak dotykał właśnie artystów amerykańskich, czyli wcale nie musiał mieć aż takiej intuicji. Ja myślę też, że również jest to pstryczek w nos tym interpretatorom, którzy bezmyślnie powtarzają te wszystkie epitety określające Kantora jako właśnie nowinkarza, etc., etc. Także bardzo Ci dziękuję za to. Czy są jednakowoż jakieś pytania? Może. Jeżeli nie ma, to... Tak jak mówię, proszę Państwa, ja zostaję jeszcze chwilę, więc jeśli Państwo, jakoś Państwa pobudziłam do refleksji, to zapraszam do kuluarów tak zwanych, a przede wszystkim bardzo gorąco Państwa zapraszam na środę, godzina 18, tak? Tak, godzina 18. Zapraszamy na dyskusję panelową. Oprócz pani Marty będzie również pan profesor Rafał Solewski oraz dr Dominika Łarionow oraz ja. Mam nadzieję, że państwo również. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.